Dzisiaj zapraszam Was do nowoczesnego domu pełnego odważnych rozwiązań, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zobaczcie sami! Partnerem odcinka jest marka Wiśniowski. W oglądanym domu zobaczycie nowoczesny duet, czyli drzwi wejściowe Creo i bramę garażową Uniterm w tym samym wykończeniu. Inwestorzy przyszli do nas z marzeniem o domu nietuzinkowym. Jedną z głównych wytycznych było to, aby wykorzystać naturalny potencjał działki, jakim jest to zadrzewienie. Oprócz tego widzieliśmy, że są bardzo otwarci, żywiołowi, dynamiczni i chcieli, aby ten dom był dopasowany do tego, jaka jest ich rodzina. Chcieli, aby była to przestrzeń, w których mogą zaprosić wielu znajomych, wspólnie gotować, aby dzieci i dorośli mogli się tutaj świetnie bawić. Jędrzej, inwestor, ma masę szalonych pomysłów i hobby. Wspina się, jeździ motocyklami, jeździ na quadach i chciał, aby we wnętrzu przemycić takie bariery, jak ścianka wspinaczkowa, siłownia, duży garaż na jego motocykle. Nie boi się też we wnętrzu wykorzystania takich naturalnych materiałów jak stal, szkło, beton. Natomiast Zosia chciała, aby ten dom mimo wszystko był przytulny i bezpieczny dla dzieci. Dlatego te industrialne elementy, które są dość surowe w odbiorze, połączyliśmy z dużą ilością drewna, która ociepliła całe wnętrze. Projektując ten dom, bardzo ważna była dla nas perfekcyjna komunikacja. Domownicy, wychodząc z garażu, wchodzą prosto do wiatrołapu, w którym jest wejście do przestronnej garderoby. Zawsze zastanawiamy się, gdzie warto umieścić dodatkowy schowek lub przejście, stąd pojawił się charakterystyczny czarny kubik. Ten kubik łączy wiele funkcji – spiżarni, mebla audio i TV, barpu oraz kuchni. Jednocześnie dzieli i łączy wszystkie funkcje znajdujące się na parterze. Od strony wejścia w kubiku mieszczą się ukryte drzwi do spiżarni. Od strony kuchni mamy tam właśnie lodówkę, wszystkie sprzęty i miejsce na przechowywanie. Od strony jadalni jest duży podświetlony barek z przeszklonymi frontami. Natomiast od strony salonu jest tam uchwyt na telewizor oraz jednym z jego modułów jest spora kolumna głośnikowa. Ten dom ma kilka bardzo ciekawych i odważnych rozwiązań. Jednym z tych pomysłów była chęć posiadania w domu ściany wspinaczkowej przez dwie kondygnacje oraz siłowni. Strefy te miały przylegać bezpośrednio do salonu, natomiast nie być z nich bezpośrednio widocznym. Stąd powstała betonowa ściana. Jest charakterystycznym elementem tego wnętrza. Oprócz tego, że zasłania nam ścianę wspinaczkową, do tego usztywnia nam cały budynek. Projektując tą przestrzeń, zwróciłem uwagę, że ta ściana wydaje się jednak dosyć pusta. Brakowało czegoś na niej. Znając zamiłowanie naszego inwestora do motocykli i wiedząc, że posiada on ich całkiem sporą kolekcję, stwierdziłem, że może fajnym pomysłem byłoby zaproponować mu, aby jeden z nich wyeksponować właśnie na tej ścianie. Stwierdził, że to jest rewelacyjny pomysł i tym sposobem na tej ścianie znalazł się Sokół 1000. Jest to konstrukcja sprzed II wojny światowej. Motocykl jest zamontowany na specjalnej konstrukcji, która umożliwia opuszczenie go w każdym momencie. Kolejnym nietypowym rozwiązaniem w tym projekcie jest przeszklona sypialnia. Dzięki temu pierwszą rzeczą, którą klienci widzą po przebudzeniu się, są korony drzew. Co istotne, ta szklana przegroda posiada bardzo wysokie parametry dźwiękoszczelności, dzięki czemu w momencie, gdy jedna osoba udała się wcześniej spać, my, będąc w salonie, wcale nie musimy się zachowywać jakoś specjalnie ciszej. Dom jest ogrzewany przy pomocy hybrydowej pompy ciepła, urządzenia łączącego ze sobą funkcję pompy ciepła z piecem gazowym, która na bieżąco wybiera bardziej optymalny wariant ogrzewania dla klienta.
Kolejnym bardzo ciekawym elementem w tym domu jest kuchnia i jej szczególne rozplanowanie. Najbardziej rzucającym się w oczy punktem jest prawie 4-metrowa wyspa, która pozwala na jednoczesne przygotowywanie posiłków, ale też siedzenie przy niej, jedzenie, rozmawianie razem z domownikami. Inwestorzy chcieli bardzo, aby ich kuchnia była takim gościnnym miejscem, dlatego też ma 2 duże okna, przez które widzą nadjeżdżających czy przychodzących gości. Sama wyspa ma też ogromne gabaryty, ma prawie 4 metry długości. Przy niej można jednocześnie siedzieć, spożywać posiłki, gotować i uczestniczyć w biesiadzie. Również dzieci mogą nam cały czas towarzyszyć, ponieważ jest specjalnie dla nich przygotowana ławeczka w oknie. Materiały, jakie zastosowaliśmy w tym wnętrzu, to granit płomieniowany, który ociepliliśmy fornirowanymi frontami w ciepłym odcieniu dębu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też to, że część rzeczy, których nie chcemy mieć zawsze na wierzchu, możemy mieć ukryte. Właściciele doceniają to, że kuchnia jest zlokalizowana tak blisko jadalni i nie muszą daleko wędrować ze swoimi posiłkami. Jednym z pierwszych wytycznych, którą przekazała nam Zosia, było to, że kanapa ma być ogromna. I w salonie zastosowaliśmy modułową kanapę, która pozwala przestawiać elementy w zależności od tego, ilu jest gości, czy w tej chwili oglądają telewizję, czy chcą patrzeć na ogród. I tutaj za kanapą mamy ukryty mebel, w którym mieści się bardzo dużo półek na książki, zabawki, które jednocześnie puszczają ten świat dziecięcy również do salonu. Nasi inwestorzy lubią również podróżować i chcieli, aby było to widoczne w ich domu. Dlatego w strefie wejściowej, w korytarzu, na ścianie jest podświetlona mapa, na której mogą magnesikami przyczepiać zdjęcia ze swoich wyjazdów. Na piętrze została umieszczona strefa prywatna. Dzieci mają swoją strefę oddzieloną przesuwnymi drzwiami. Tam znajduje się ich łazienka, ich pokoje, gabinet inwestorów oraz pralnia. Przy aranżacji pokojów dziecięcych bardzo ważne dla nas było, aby dzieci samodzielnie były w stanie utrzymywać porządek w swoich pokojach. W strefie dziecięcej mieliśmy trochę więcej przyzwolenia na zastosowanie koloru. W pokoju córeczki inwestorów jest motyw różu, króliczków i jest tak bardzo dziewczęco. Drugi pokój jest dla trochę starszego synka, który też już zaczyna być fanem motoryzacji i jest w kolorystyce niebieskiej. Kolor granatowy pojawia nam się również w dziecięcej łazience, w której zastosowaliśmy płytki z motywem lastryko. Ważną kwestią, którą musieliśmy wziąć pod uwagę przy projekcie tego domu, był duży garaż. Garaż jest całkiem spory, o powierzchni około 60 m2. Z tego względu, że miał pomieścić kolekcję naszego inwestora. W związku z tym dobraliśmy odpowiadającą tej skali inwestycji dużą bramę garażową, która umożliwia wjazd wszystkimi pojazdami. Z uwagi na bliskość bramy garażowej i drzwi wejściowych zdecydowaliśmy się na wybór tego samego producenta dla obu tych elementów, co zapewniło nam spójność estetyczną. Drzwi Creo to przede wszystkim przemyślana konstrukcja oraz nieograniczony wachlarz wzorniczy, umożliwiający wykreowanie drzwi dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Konstrukcja jest aluminiowa, wykończona panelem obustronnie nakładkowym. Ponadto wyposażone w potrójne ryglowanie, dzięki czemu otrzymały klasę antywłamaniową RC3 oraz 3. najwyższą klasę klimatyczną. Dzięki temu drzwi mogą być zamontowane także w miejscach niezadaszonych. Wbudowany system Duo Secure daje pewność, że drzwi są zawsze zaryglowane. Świetną opcją jest elektryczna wersja tego zamka, która umożliwia włączenie funkcji dziennej. Ciekawostką jest ukryty samozamykacz. Funkcja ta umożliwia blokadę skrzydła pod kątem 90 stopni i sprawdzi się przede wszystkim przy wnoszeniu zakupów.
Właściciele domu z dzisiejszego odcinka zdecydowali się na połączenie drzwi Creo razem z bramą garażową Uniterm w tym samym wykończeniu. Możliwości wzornicze są wręcz nieograniczone, zaczynając od standardowej palety Real przez dekory po naszą autorską paletę Home Inclusive, umożliwiającą połączenie drzwi, bramy, okien oraz ogrodzeń w tym samym wykończeniu. Brama Uniterm to przede wszystkim bezpieczeństwo w standardzie. Wyposażona jest w system zabezpieczający przed skutkami pęknięcia sprężyny, linki czy funkcję wykrywania przeszkód, która zatrzymuje i cofa skrzydło bramy, gdy w momencie zamykania natrafi na barierę. Posiadając garaż w bryle budynku, niezwykle istotną kwestią jest niwelacja hałasu. Udało nam się to osiągnąć dzięki zastosowaniu podwójnych łożyskowanych rolek, regulowanemu zawiasowi oraz cichemu napędowi, który świetnie wpływa na kulturę pracy bramy. Aby ten dom w ogóle mógł tu powstać, musieliśmy wykonać inwentaryzację drzew przy pomocy specjalistycznych urządzeń wyposażonych w moduły GPS, które stworzyły nam siatkę drzew. Dzięki temu udało nam się odnaleźć największe pole pustej przestrzeni, które mogliśmy wykorzystać na zlokalizowanie domu. Zależało nam również na tym, by stworzyć wrażenie, że otaczająca przyroda wchodzi do środka wnętrz. Stąd ta prawie 15-metrowa ściana o 6 metrach wysokości, która jest prawie całkowicie przeszklona. W tym domu nie ma potrzeby tak naprawdę nadmiernych dekoracji. Zewnętrze, które jest integralną częścią wnętrza, ogród i niesamowita, żywa, zielona roślinność są widoczne z każdej strony budynku. Bryła budynku, jego architektura wynika z wnętrz. Migoczące, radosne światło, które wpada przez szyby dzięki poruszającym się na wietrze liściom, sprawia, że też materiały we wnętrzu ożywają, że kąty, które przed chwilą były ciemne, są rozjaśnione i że całe wnętrze wygląda żywiej i radośniej.